Cześć. Tym razem kilka słów na temat tego, jak odbierać piłki wykonane topspinem. Czyli jeżeli przeciwnik puści na piłkę, która jest topspinowa, jak ją prawidłowo odebrać? Tutaj możliwości jest więcej niż w przypadku piłek podciętych, gdyż dochodzi jeszcze blok. Jeżeli piłka jest mocno topspinowa, nie chcemy także wykonać topspina, bo jest ryzykowne, że wypadnie piłka ze stół. Możemy wystawić blok. Blok, czyli nachylamy odpowiednio rakietkę, tak aby piłka odbiła się od naszej powierzchni stołu, następnie dotknęła rakietki i dzięki tej rotacji, jaka jest na piłce, sama odbiła się w stronę przeciwnika. Czyli bloki, wiadomo, można nastawiać całkowicie pasywne, czyli czekać na piłkę, aż ona uderzy w rakietkę i przejdzie na stronę przeciwnika, albo aktywne, czyli dodawać coś do bloku, jakieś dodatkowe uderzenie, tym bardziej pokierowanie piłki w jakąś stronę stołu przeciwnika. Czyli na topspina jak najbardziej można wykonywać bloki. Oczywiście można także wykonywać typowego topspina jako kontratak lub ewentualnie na topspina przeciwnika można wykonywać podcięcie. Podcięcie jest to zmiana rotacji piłki. Jeżeli będziemy zmieniali często rotację piłki, czyli raz wykonywali typowy topspin, raz backspin, to oczywiście jest to trudniejsze dla przeciwnika i warto się tego uczyć, aby po prostu zmieniać typy rotacji gry na stole. To jest tak naprawdę dające najwięcej punktów. Jak odbierać topspina? Tak jak mówiłem wcześniej, blok, podcięcie lub topspin. Oczywiście topspin czy z forehandu, czy z backhandu to nie ma znaczenia. Ważne, że są trzy możliwości odbierania takich piłek. Już nie mówię tutaj o podkręceniach jakichś innych, czyli gdy piłka spadnie, możemy ją z typowej patelni, oczywiście nie od góry, tylko od spodu, uderzyć w taki sposób, że nie będzie ona miała ani rotacji typowo topspinowej, ani podciętej piłki, tylko boczną rotację, czyli piłka, gdy spada do nas, my możemy ją także tak uderzyć, też przejdzie na stronę przeciwnika, jednakże jest to trudniejsze, a na pewno mniej skuteczne niż pozostałe odbierania. To tyle, dzięki za uwagę, cześć!